ostatnie takie wejście. Cześć, Nelusia. Cześć, kociaczki. Czekajcie, dajcie mi wejść. Dajcie. Cześć wszystkie. Moje kureczki kochane. Cześć, kochane. Jak tam głody ślaśne? Takie głody są ślaśne. Cześć, Leluniek. Cześć, Elusia. Sroczka. Cześć, malutka. Lelunia. Feluś. Cześć, dajesz mi łapeczkę? Ty na kamerze? A ty kochana moja. Ty kochana. No. Cześć. Moja kochana, co ty takie głodne koteczki? Ty jesteś głodna, ja wiem. Już dostajecie. Dostaniecie już tak. No. Ostatnie śniadanko. Cześć, słońca. Cześć, kochane. Słoneczka, kochane. Dzisiaj muszę dużo kręcić filmików. Tak, Nelciuniu, tak. Jest taki, że ja tu sprzątam, a tu pomocnik oczywiście w tym samym czasie musi kopać. A tutaj moja pięknotka, kochana, zagląda. Cześć, ty piątkowa panienko. Tutaj je koteczek. O, sroczulka się oczywiście do niego szkrabie. Tu jedzą koteczki, tu się bawi kotek. A Nelcia dzisiaj tutaj je na biurku. Zaraz będziemy robić ważenie koteczków. Tylko posprzątam kuwetki, jak mi się uda. Bo tu akurat pomocnik pomaga. Mają zabawkę. Wszystko, co jest nowe, jest takie ciekawe, takie fajne. Tu ciotka wymienia wkład w pojemniku na odchody kocie. I dała im taką część od tego filtra, który się wymienia. Nie filtra, tylko woreczku. W każdym razie jest to fantastyczna zabawka, tak? Wszyscy od razu przyszli. Cała banda zainteresowana. Tak, sroczulka? Sroczulka? Sroczulka też się robi taka dorosła, jakaś taka duża dziewczyna. Teraz ją będziemy ważyć. Wszystkich będziemy zaraz ważyć. Tylko chciałabym chociaż troszeczkę odkurzyć. Zamieść, tak, odkurzyć. Posprzątać, Lośkę. Tak, bo przyjadą ludzie po kotki, a tutaj taki bałagan. O. Ciekawskie stworzenia naprawdę muszą mieć dużą wytrzymałość na wszelkiego rodzaju wypadki. O, proszę, pomocników mam tutaj bardzo dużo. Kochanie, kto ty jesteś? Pokaż nosie. Felek. Ty jesteś mój kochany pomocnik. A duży? Ci już przykawał kota w ręce. A ty kto jesteś? Ach, ty jesteś piękna moja Melunia piszczałka. Tak, piszczałeczko, ty kochana. Moje piękności, moje śliczności. Ojej, a co tam? Co to? Bawcie się, dzieciaki, musicie się wybiegać, żebyście w samochodzie były spokojne i spały. No jak się zamiata? Proszę pokazać. Jak się zamiata? Jak? O. Tak się zamiata, że mam miotłę. O. Od razu ze szlifierką. Proszę bardzo. Cyrk na kółkach. O, a teraz taka miotła. Dwa razem się biją, a miotła zamiata. Proszę. Znaczy nowe domy widzą, jak się należy bawić z kotkami. Codziennie rano bierzecie miotłę i po prostu zamiatacie, albo przynajmniej udajecie, że zamiatacie. Proszę bardzo. Takie zabawy, tak? W ten sposób to ja nigdy w życiu tu nie posprzątam. O mój Boże. No.
Chyba trzeba będzie sięgnąć po broń ostateczną, czyli odkurzacz. Bo odkurzacz nie jest aż tak atakowany. O, tak się kończy zostawienie kawałka ręcznika. Na chwilę oddawaj, bo gdzieś zaciągniesz, gdzieś nie wiadomo gdzie, najesz się tego i będzie kłopot. Tak? Zabrałam Wam zabawkę. A to była taka fajna zabawka. O, to ona. Cudowna zabawka była, po prostu bajka. Macie. O, kuwetka jest używana i tak na okrągło. Ostatnie mycie podłogi, dla co po niektórych. Właściwie takie tylko przecieranie. przecieranie, tak? Kto będzie jeździł na mopie? Mop jest taki fajny, atrakcyjny. Taki fajny mop. Fajnie. Czekajcie, ustawimy może inaczej. To będzie widać, jak wy się bawicie.